Siemano, yo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj wasz ulubieniec Dino i wasz i mój ulubieniec Dino. Niesamowity odcinek, padł na to ostatnio. Pomyślałem sobie, wow, ale mam genialne pomysły. Też tak uważacie? Napisz w komentarzu. Tak, mam genialne pomysły, ponieważ dzisiaj robimy wyżerkę dla Dina, ale taką, że będziemy obstawiać, co wybierze, a do wyboru ma pyszną, soczystą, skąpaną we flakach swoich znajomych oraz rodziny szarańcze. Naprawdę pokaźnych rozmiarów szarańczka, wow. To co mi się lubią najbardziej, czyli szczurki. No moi drodzy, tutaj według mnie opcja jest dość co najmniej OP, ponieważ szczurki no to jest zdecydowanie ulubione jedzenie Dina, ale jest też jajo, które uwielbia. Moi drodzy, mamy zestawienie tych oto trzech pysznych, apetycznych, znakomitych dań dla Dina. Ale co Dino wybierze? Co mu najbardziej przypadnie do gustu? Na co akurat dzisiaj ma ochotę? Tego nie wiemy. Postawię go na stole i będziemy sprawdzać, w którą stronę będzie się kierował. Ciekawe, ciekawe, muszę przyznać. Ach, ten Dinuś mój kochany, jak ja uwielbiam tego stwora. Czego brakuje tutaj? Akurat jak na moje oko przydałyby się jeszcze krewetki, bo nawet nie wiedziałem, jak bardzo mu smakują krewetki. Ostatnio go poczęstowałem i naprawdę mega był zajarany. Także myślę, że wyjdzie fajny odcinek, bo tak naprawdę kwestia tego wyboru to będzie chwila, ale będziemy go karmić wszystkim, więc będzie fajnie. A wy napiszcie w komentarzach, czy Dino też jest waszym ulubieńcem z mojej hodowli. No i korzystając z okazji, pamiętajcie o tym, że można wspierać mnie i mój kanał na Patronite. Link jest w opisie, zobaczcie sobie. Celem jest oczywiście to, aby moja hodowla była dużo większa i żeby poszerzała się o gatunki, które nie są tak łatwo dostępne, czyli o właśnie zwierzęta niebezpieczne, na które trzeba zrobić pozwolenie, i właśnie o to walczę. Myślę, że cel jest całkiem szczytny, ale mniejsza. Bierzemy Dino i wjeżdżamy. A pamiętajcie jeszcze o subskrypcjach. Suby, dzwoneczki, łapki, komentarze, wiecie o co chodzi. Jazda! Dobra, moi drodzy, kochani widzowie, tutaj jest pole bitwy naszego Dino. Tutaj pyszne smakołyki, mamy jajeczko, mamy szczurki i mamy szarańczkę. Ciekawy jestem, co wybierze Dino. Postawimy go gdzieś, myślę, że tutaj, i zobaczymy, czy jest skory do jedzenia i co wybierze jako pierwsze. A więc lecimy po jaszczura. Dino jest już na polu bitwy. Ale jest piękny, co? No wiem, jest przepiękny. Tutaj widzimy taką łatkę. Widzicie to? Wiem, że widzicie to, dlatego że właśnie stąd gdzieś tam zaczął zdrapywać tą wylinkę. Jeszcze sporo mu zostało. Dinuś, kochanie, nie w tą stronę idziesz w ogóle. Coś uda nam się troszkę. Piękny z ciebie jaszczur. Fajnie, że tak często liniejesz, znaczy, że rośniesz. Musimy cię zważyć. Dobra, wylinka to nie jest temat odcinka. Kochanie, patrz co tu masz. Nie do końca chcę chyba. Przesunę kamerę. No nie, no najbardziej intensywny jest zawsze szczurek. Aj. No i to był błąd. O, ale moment. Jest szarańczka. Chyba widzi, że się rusza. Hadesik tutaj obczaja temat. No Dinuś, decyzja. Masz tu jeszcze jajo ogólnie. Dobra, zróbmy troszkę inaczej. Podsuńmy mu to wszystko. Masz, że się rusza, nie? Żeby widział, że wszystko się rusza. Wszystko jest dla ciebie, kochany. Dajmy mu czas, dajmy mu czas. Nie stresujmy go, niech się wychilluje. Patrz, kochanie. Szczurek. No nie gadaj, Dinuś. Chłopie, wiem, że ci rzuciłem wczoraj trochę kurczaka. No nie wierzę, wybrał jajko. Ej, dobra, co obstawialiście? Szczerze, bo ja na pewno jajko bym dał na ostatnim miejscu. Znaczy zastanawiałem się, czy szarańcza, czy jajko. No ale kurde, trochę szok. No nie, no bez kitu, totalny szok. No jak to, Dinuś? A mięso? Jajko jadłeś ostatnio, dlatego obstawiłem. No weź spróbuj. Patrz, szczurek. No. No. No nie, no gościu. Niemożliwe. Niemożliwe po prostu. O! Po prostu
chłopak nie mógł się zdecydować tak od razu. Musiał przemyśleć wszystko. Bardzo dobrze. Zjedz sobie szczurka. Hadesik wspiera całym serduszkiem. No dobra, mordo. A jakbym tak wziął sobie pensetę, powiem wam tak, ogólnie jak chodzi o karmienie szarańczą, to jest naprawdę... Kurde, no już uciekła. Damn. Złapałem. Tak wygląda szarańcza, moi drodzy. Taki duży, duży konik polny, nie? Czejcze, co kaman. Nic szczególnego. Ta jeszcze na dodatek bez nogi. To tym bardziej nic szczególnego. Czy będzie chciał zjeść? No kurde, nie wiem. Olał. Wybrał jojko. A weź zjedz chociaż. O, masz. Razem z jajkiem. To dobra, trochę oszukałem, no tak. Nie oszukujmy się, no. Troszkę faktycznie tutaj przegiełem pałkę. Skrzydełko w złą stronę poszło. Daj, pomogę ci. Pomogę ci. O, zuch. Ja cię, ale on jest niesamowity, kochani. No normalnie to jest nie... No kurde, no. Jakby każdy miał możliwość, to ja po prostu namawiam wszystkich całym sercem do tego, żeby sobie strzelić warana. No po prostu to jest tak, niu-niu, pojadłeś troszkę? Troszkę pojadłem, ale jeszcze bym jajko zjadł, tak? No jajeczko to oczywiście, że tak. No dobra, co powiesz na szczurka? O, widzisz, kochany, proszę, leży i czeka na ciebie. Wiesz co, niu-niu? Puściłbyś, to bym ci go włożył z dobrej strony. O, tak sobie połkniesz go. O. Och. Cudowny zwierz. No cudowny po prostu. O, ale chrupnęła czacha. Powiem wam naprawdę, nie chciałbym włożyć tam palca, ale na szczęście im jest starszy, tym spokojniej je. I oczywiście im lepiej go karmimy, bo jednak to karmienie jest istotne, żeby on nie latał głodny. Może rozsądnie byłoby mu dać dwa mniejsze, ale no niestety takiego tylko mam, więc na pewno nic mu się nie stanie, bo oczywiście jadł dużo większe rzeczy niż ten szczurek. No nie, no spójrzcie, on to naprawdę lajtowo poradzi sobie z tym, połknie w całości i będzie zadowolony. Ale ty jesteś kozakiem, chłopie. No nie mogę. Dino jest moim ulubieńcem. I w zasadzie ulubieńcem chyba was wszystkich, co? Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Dina, czy lubicie go na odcinkach. Juniuś. Ojojoj. Taki agresor. Tym razem pójdzie łatwiej. Już prawie czaszki nie ma. Haps. Tak jest. Ciąga ziomuś. Zamocz sobie w jajku, stary. Bądź takim wariatem. Warany są inteligentne, ale chyba nie aż tak, żeby przyrządzać sobie konkretne obiadki, posiłki. No, zaraz rozwalisz jajko. A, no właśnie, taka wada. Ogólnie turbodestrukcyjne zwierzaki. W sensie wszystko dookoła potrafią zasiać taki ferment, że nie macie pojęcia. Chwilę sobie pochodzi, otworzę go. I to jest dosłownie moment, a on się wepchnie za rek system. Jakieś pudełko przepchnie. Patrzcie, no chłop sobie sosem robi, no po prostu niemożliwe. Czajcie to? No prawdopodobnie był to jakiś przypadek, ale może po prostu mu się zachciało w jednym momencie jajka. No obczajcie to, no chłop sobie macza. Szczurek w jajku. Gościu, ty jesteś niesamowity. Nie wątpiłem w to nigdy, no ale teraz to naprawdę żeś mi zaimponił. Z jajkiem lepiej wchodzi, o Jezu, no zdecydowanie lepiej wchodzi z jajkiem. Masz tu, żeby ci się ogonek jeszcze zamoczył w jajeczku. Kurde. Hashtag Dino kucharz. Magda Gessler byłaby dumna. No patrzcie, to no normalnie... No teraz nie mam wątpliwości. To nieprzypadkowe jest ogólnie. Wiem, że Dino lubi jajeczka, ale nie wiedziałem, że szczury z jajkiem. Ty, będę ci podawał szczury zamoczone w jajku normalnie, jeśli ci to tak smakuje. Ale piękny dinozaur. Wow, jesteś niesamowity. Dobra, przyjrzyjmy się od początku. Tam zaczyna się jego ogonek.
Oczywiście pazurki. No nie da się powiedzieć, że są małe i sprawdzałem niejednokrotnie, są okropnie ostre, naprawdę są mega ostre i nawet on nie chce nikomu robić krzywdy. To chyba wiadomo, że widać, że to nie jest agresor jakiś, ale spójrzcie, o te tutaj sznyty są po wczoraj, po prostu się mnie złapał, no naprawdę nie trzeba dużo, no potrafi zrobić krzywdę. Ale niespecjalnie, Niuniu, nie gniewam się przecież. Klusek ci został. Właśnie, wciągnij go sobie. Genialne, szczur z sosem. Tego się nie spodziewałem. Teraz czystym sumieniem mogę nazwać odcinek "Dlaczego warany to najinteligentniejsze gady na świecie". No właśnie dlatego. Czy znacie jakieś inne zwierzę, które sobie normalnie robi szczura z sosem? Nieprawdopodobne. Mój Dinuś kochany, tak. Ja pierdzielę. Nie ma wątpliwości, że warany to są przeinteligentne zwierzaki. Nie ma wątpliwości też, że się turbo wyróżniają spośród innych jaszczurek. To co zobaczyłem, mnie max zszokowało. Hejówkę? Może skorupeczkę? Chcesz? Ty lubisz skorupeczki. Oczywiście syf na stole zrobiony, także nie ma z tym problemu. Hej! No gdzie? Z kadru mi nie ucieka, jesteś gwiazdą dzisiaj. Razem ze mną. Powiedziałbym, że nawet istotniejszą niż ja. To chodź do babcia, chodź tu do mnie, Dinuś. Ja ci zaproponuję jeszcze jedną szarańczkę, ale z sosem. Sos nam zepsujesz cały. Szarańcza z sosem, co ty na to? A zobacz sobie. Łazi taki robal. Nie zjadłbyś takiego robala? O, hyc. Proszę państwa. Wiem, że kadr może być troszkę słaby, no ale musicie mi to wybaczyć, bo patrz, leci do ciebie. A czekaj, już pomogę ci nad tym zapanować. Czekaj, czekaj, bo denerwuję cię, tak? O, już. Proszę, tu jest. O, w całości to łatwiej, nie? No to chyba już jak teraz posmakowało, to powiem wam tak, jak chodzi o karmienie, fu! Weź te nogi, ogarnij. Jak chodzi o karmienie szarańczą, szarańcza jest naprawdę dość twarda. Proszę. I nie każda jaszczura da radę sobie z szarańczą, ale przy tych większych, dorosłe agamy brodate, tego typu zwierzaki, bardzo polecam. Proszę. Ach. No wiadomo, warany to dla nich to w ogóle nie ma. Stój. Dla waranów nie ma, wszystko mu podaje z sosem ogólnie. Nie wygląda to może apetycznie, ale Dinowi smakuje. Tak, Dinuś? Jak widzicie, to chrupnie. Zresztą, kurde, no jak waran potrafi rozwalić szczurowi czaszkę jednym hitem, no to jak sobie nie poradzi z robakiem, typu właśnie szarańcza, nie? To chyba wiadome jest, że nie będzie to dla niego żaden problem. No tak, a jak stają w poprzek, no to jest problematyczne, kiedy staje mu, o tak jak teraz właśnie, szarańcza w poprzek. On sobie ją ustawi bez problemu, oczywiście poradzi sobie. No ale są bardziej denerwujące, bo tam drażnią go i tak dalej. A wiadomo, taki szczurek, no to nie będzie z tym żadnego problemu. Proszę. Jeszcze jeden dla pana. Szczyt kulinarny. Pomogę, pomogę. Proszę. Jeżeli mieliście kiedyś do czynienia z szarańczą, to wiecie, że one naprawdę, te nogi mają takie drażniące, takie bardzo twarde, a że one są skoczne i mocno się zaczepiają, to wiadomo, że może go to po prostu denerwować. Ostatnia. Mordko. Naprawdę, nie jest to nic dziwnego, please nie wdepnij w to. Tylko o to cię proszę. No toksyna, śmierdzi mega. To jest taka sraka po jajeczkach. Analiza sytuacji, inaczej wygląda kupa po jajkach, inaczej wygląda kupa po szczurach. Tak wygląda typowa kalcu... Dobra, muszę to posprzątać. Tu ogarnąłem. Śmierdzi nadal, bo śmierdzi strasznie, ale to dlatego, że nie ma co się oszukiwać. Co, Hadesior? No chodź. Jaja lubisz, nie? Lubisz. Słodkie. Piesek mój kochany. Ale nie możesz, bo zesrasz się jak Dino.
Nieprzyjemnie się zesrasz. Tak jak mówiłem, analizując to, co je waran, nic dziwnego, że robi mniej więcej takie gówno. Wczoraj jadł jajka, dzisiaj dałem mu, oczywiście, że to jest jeszcze nieprzetrawione, po jajkach. Może tak być, one są ogólnie dobrze wpływają w diecie, jeśli nie są zbyt często. Ja rzadko mu daję jajka, zwykle to jest po prostu mięcho. Ogólnie to, co się tu wydarzyło, czyli ta ogromna sraka, to jest coś cudownego, co mi się mogło przydarzyć. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Dino często chodzi mi po mieszkaniu, dlatego też nie jest zestresowany, nie boi się Hadesa. Po prostu mam świadomość, że będzie ogromny i że będzie musiał sobie tutaj z nami przebywać. Sraka, którą zrobił na stole, to nic lepszego po prostu. Sprząta się szybko, bezproblemowo. Gdyby zrobił taką samą na wykładzinie, możecie się domyślać, co się z tym dzieje. Czy na dywanie, czy gdziekolwiek indziej. Także naprawdę bardzo się cieszę, że zrobił to tutaj. Normalne jest też to, że w momencie, kiedy zaczyna się ruszać po jedzeniu, ogólnie jaszczury tak mają, nie tylko jaszczury, węże też tak mają, że w momencie, kiedy zaczyna się ruszać, tak samo jak się go wrzuci do wanny, wzmożony ruch pomaga wydalić po prostu wszystko, co mu tam zalega, więc wtedy najczęściej właśnie srają. I nie ma co się dziwić, że zrobił kubkę. Bardzo się cieszę, odcinek wyszedł, uważam, fantastyczny. Mnie to mega zszokowało, bo napiszcie w komentarzach, co sądzicie, czy to był przypadek, że akurat on sobie to zamaczał, ale to wyglądało centralnie, jakby mu to bardziej zsiadało i maczał sobie w tym. Tak samo szarańcze z jajkiem, dużo łatwiej było mu wchłonąć. Mam nadzieję, że widzicie tak samo jak ja, że warany są turbo inteligentne i naprawdę kocham te zwierzęta całym serduchem. I jakbym mógł, jakbym miał możliwość, miejsce, pieniądze, no i chociażby lodówkę, której nie mam od 3 tygodni. Naprawdę, jeżeli masz opcję zapewnić najlepsze warunki waranowi, kup warana. To jest coś, co naprawdę rozwala psychikę totalnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że można mnie wspierać, mnie, moje zwierzaki, moją hodowlę, moje plany, moje cele i marzenia na Patronite. To wszystko jest na dole. Możecie wesprzeć mnie drobną kwotą. No nie musicie drobną, możecie większą, ale naprawdę każdy grosz się liczy. Odpuszczenie sobie 3 energetyków to nie jest dużo, a mi to mega pomaga. Wspiera mnie to, pozwala mi się rozwijać, więc zachęcam do zostania moim patronem. W zamian za to oferuję wam dostęp do mojej zamkniętej grupy Księga Dżungli OnlyFans, gdzie dzielę się takimi totalnie zakulisowymi rzeczami z mojej hodowli i życia prywatnego zresztą też. Do tego udział w konkursach. Konkurs dla patronów, właśnie już mogę powiedzieć, będzie lada moment. Patroni, szykujcie się, bo to już za moment. I kolejna rzecz, przypominam o tym, że 20 listopada pojawię się na targach terrorystycznych w Gliwicach. Dziękuję bardzo organizatorom, z którymi szło się naprawdę super dogadać i dzięki temu mogę się tam pojawić, więc jeżeli jesteście ze Śląska, pisaliście do mnie, bo dostałem masę wiadomości o targach, kiedy się pojawiam i tak dalej. Wiadomo, takie wycieczki kosztują, a tutaj organizatorzy bardzo mi pomogli, także wszystkie jakby wdzięczności i podziękowania możecie kierować śmiało do nich. Ja również dziękuję, bo zależało mi na tym, żeby na Śląsku pojawić się na targach. Szczególnie dla was, bo wiem, że sporo osób chciało się ze mną złapać. I też się mega cieszę, że będzie taka możliwość. Mam nadzieję, że podoba wam się filmik z Dinem. Ja jestem mega zajarany. Ale ode mnie to tyle. Pamiętajcie o tym, że zostawić łapę w górę, zostawcie suba. Trzymajcie się. Yo. Co pieseczku? Nie ma jajka, będziesz miał sranie.